Dzisiaj modlitwę różańcową przeniesiemy na czas modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, a więc zaczniemy od bardzo krótkiej takiej modlitwy, która nas przygotuje, nasze serca na natchnienia Ducha Świętego. Będziemy prosić Maryję, aby nasz modliła się za nas, żebyśmy od niej uczyli się tej postawy słuchania. Bo takim wielkim zagrożeniem w przeżywaniu naszej wiary jest hałas, zagadywanie Pana Boga, niepozwalanie Bogu mówić do nas. Potem się dziwimy, że mamy tyle różnych zawirowań w życiu, ale to najczęściej dlatego, że nie słuchamy Boga, tylko chcemy Bogu coś powiedzieć, żeby zrobił to, co my chcemy. Siostra Faustyna Kowalska usłyszała od Pana Jezusa, że znakiem, że człowiek jak już nie słucha Pana Boga, że Pan Bóg już pozwala, żeby to, co On zaplanował, się działo, to Go tak naprawdę na koniec ukaże. A więc nasze czasem plany, nasze marzenia mogą być dla nas niebezpieczne, bo mogą nas ukarać. Tak, można jeszcze pomóc w tej rozstawaniu tych tekstów. Tu mamy Ewangelię, a pod koniec po Ewangelii są tak zwane pytania. Bo czas modlitwy metodą Lectio Divina to jest taki czas, kiedy mamy tekst, który mamy zrozumieć, mamy wiedzieć, co tu jest napisane, ale kiedy będzie wystawiony na Święty Sakrament, warto zadawać pytania sobie i też Panu Jezusowi. Panie Jezu, co powiedziałeś do mnie? Czego pragniesz? Nie od kogoś, od moich z rodziny, od tych, którzy są daleko od Ciebie, ale przede wszystkim ode mnie. Czego dzisiaj, teraz ode mnie pragniesz? Czego chcesz? Co mówisz w tym Słowie? W trzeciej części, kiedy będziemy mówić różaniec, to będziemy mogli też dodawać do tych tajemnic różańca świętego nasze prośby. Będziemy mówić, przyjdź królestwo Twoje. A takie znaki przyjścia Królestwa Bożego to są właśnie też te znaki na słońcu, księżycu, gwiazdach, na ziemi, trwoga narodów. To są też znaki przyjścia. Powstańmy teraz, pomódlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas z pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa, Pana naszego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów, będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień
nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy. Dzisiaj widzimy w tym tekście na początku Adwentu takie wywołujące czasem strach wydarzenia. Można by powiedzieć, że bardzo podobny tekst do tekstów apokaliptycznych. Co będzie na końcu czasu? Kiedy Pan Jezus był w Jerozolimie, pytano Go, jakie będą znaki. Po czym poznamy, że zbliża się Twoje przyjście na świat powtórne. Co to są znaki? Bóg daje nam właśnie pewną informację. Żeby tę informację odczytać, trzeba zauważyć znak i umieć go czytać. Co to znaczy? I kiedy nie umiemy czytać, możemy ich nie rozumieć i nie zauważyć. Dlatego, kiedy rozważamy, rozmyślamy Słowo Boże, uczymy się od Maryi, jak czytać wolę Boga. Bo normalnie, bez tego, kiedy widzimy katastrofy, kiedy widzimy, że coś spada na ziemię, jakaś meteoryt czy jakaś wielka asteroida, to nawet takie filmy powstają na ten temat, jak ludzie się boją, modlą się i w końcu jakaś grupa ich wybawia, ratuje cały świat przed zaginięciem. Ale tak naprawdę kiedyś to nastąpi. Święty Piotr napisał, że niebo i ziemia rozlecą się po prostu. Powstanie nowe niebo i nowa ziemia. I takim znakiem przemijania jest pewnego rodzaju katastrofa. Również to, że ludzie między sobą stają jako ci, którzy walczą, wprowadzają wojny. To też jest taki znak, że Bóg chce nas zabrać z tego świata do siebie. Chce nowego nieba. Warto tak na początku tego rozważania zatrzymać się nad słowem znaki. Greckie słowo semeion, znak, to też Pan Jezus czynił znaki przez cuda. Oprócz tych takich znaków, które wywołują strach, mogą być znaki, które ratują człowieka. Dla człowieka, który należy do Chrystusa, a kiedy przychodzi niebezpieczeństwo, takim znakiem działania Pana Boga jest uratowanie jego życia. To wszystko zagraża życiu, ale takie zagrożenia tylko ziemskie nie są niebezpieczne. Najbardziej niebezpieczne są wtedy, kiedy dotyczą naszej duszy. Kardynał Sarach między innymi też zaznaczył, że największe prześladowanie jest wtedy, kiedy człowiek, nie wiedząc, że jest na złej drodze do piekła, idzie do niego. Że go nikt nie ostrzega, jakby nie czyta tych znaków. Jest jakby niewidomy i idzie na oślep, jak ta ćma lecąca do ognia i spala się. Ta pierwsza sobota miesiąca jest naznaczona przez objawienia fatimskie. I warto dzisiaj w tym kontekście tych wydarzeń, które miały miejsce ponad 100 lat temu, czy to w Fatimie, czy w Rosji, zobaczyć, że Pan Bóg daje rozwiązania. On się o nas troszczy i posyła Maryję. I dzisiaj, kiedy widzimy pewne niebezpieczeństwa, są informacje o tym, że ziemia się trzęsie i są różne kataklizmy, że na Ukrainie jest stan wojenny, że w różnych częściach świata toczą się wojny, to jest taki znak dla nas, abyśmy jeszcze bardziej się przebudzili. Matka Boża daje nam też lekarstwo. Jeżeli będziemy
od niej uczyć się tego zawierzenia. Będziemy odczytywać razem z nią wolę Pana Boga i te znaki, które nam towarzyszą, będziemy na dobrej drodze, aby być ocalonymi i też innych będziemy mogli w jakiś sposób ratować. Co to znaczy, że moce niebios zostaną wstrząśnięte, że morze będzie pełne nawałnicy i huku, ludzie będą mdleć ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń, które ich czekają. Człowiek, który nie opiera swojego życia na Bogu, a opiera na tych rzeczach, które się zaczynają sypać, fundamenty nie są trwałe, wystarczy to poruszyć. Wtedy, kiedy jest trzęsienie ziemi, zostają te domy, te domostwa, które są dobrze utwierdzone, które nie da się ich łatwo przewrócić. Dzisiaj warto tak sobie uświadomić, na czym buduję swoje życie, na czym opieram. I w takich chwilach próby, w takich chwilach, kiedy te wydarzenia, które nas czekają, mogą być niebezpieczne, okazuje się, jaka jest nasza wiara. Bo tak naprawdę ten tekst, ta Ewangelia jest rzeczywiście dobrą wiadomością. Ci, którzy należą do Chrystusa, będą ocaleni. Będą mogli uniknąć tego wszystkiego, w tym sensie, że nie pójdą za strachem, nie pójdą w jakiś ogień wieczny. Będą ocaleni. U świętego Mateusza czytamy w podobnej Ewangelii, to jest Ewangelia Łukasza, u świętego Mateusza w 13 rozdziale jest napisane, że Pan Jezus powiedział, że w owe dni po tym ucisku słońce się zaćmi, księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Zaraz też po ucisku owe dni słońce się zaćmi. Tak też czytamy i dalej, że gwiazdy będą dla nas takim znakiem, że mogą one opisywać ważnych ludzi również, że kiedy opieraliśmy naszą wiarę na przykład na tych, którzy nam wskazywali drogę, na ludziach, nieraz o ludziach mówi się, że to jakaś gwiazda filmowa, jakiś celebryta, ale to może być ktoś, kto nawet zajmuje ważne stanowisko w kościele i nagle ten ktoś upada. Jakby nam blask tego słońca, którym jest Chrystus, jakby zaczyna być zasłaniany. Ktoś nam zasłania Chrystusa. I dzisiaj żyjemy w takim świecie, gdzie to doświadczenie, zgorszenia, które są w Kościele, też mogą powodować pewnego rodzaju zasłanianie Chrystusa. Dzisiaj Pan Jezus zaprasza nas do tego, żebyśmy nie poddawali się nastrojom, uczuciom, ale dalej czuwali, żebyśmy dalej wpatrywali się w Chrystusa, w Jego światło. Czytamy też u Ezechiela w 32 rozdziale, bo gwiazdy niebieskie i Orion nie będą jaśniały swym blaskiem. Słońce się zaćmi od samego wschodu i swoim blaskiem księżyc nie zaświeci. Ukażę ja świat za jego zło i niegodziwców za ich grzechy. Położę kres pysze zuchwałych i dumę okrutnych poniżę. Uczynię człowieka rzadszym niż najczystsze złoto i śmiertelnika droższym niż złoto z Ofiru. Dlatego niebiosa się poruszą i ziemia się wstrząśnie w posadach na skutek oburzenia Pana zastępów, gdy rozgorzeje gniew Jego. W Starym Testamencie często pojawia się gniew Boży w kontekście tych właśnie takich zjawisk atmosferycznych, że Bóg w ten sposób daje taki znak do przebudzenia, do nawrócenia. W księdze Joela czytamy i uczynię znaki na niebie i na ziemi, krew i ogień, słupy dymne, słońce się zaćmi i zamieni w ciemność, a księżyc w krew,
gdy przyjdzie dzień Pański, dzień wielki i straszny. Każdy jednak, który wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony, bo na górze Syjon i w Jeruzalem będzie wybawienie, jak przepowiedział Pan, wśród ocalałych będą ci, których wezwał Pan. Dzisiaj w tej Ewangelii jest wiele nadziei. Mamy wzywać imienia Pańskiego. W imieniu Jezus jest nasze zbawienie. Dlatego zamiast narzekać, mdleć ze strachu, lepiej jest modlić się, wołać na pomoc. Znaki na niebie i na ziemi powodują lęk wśród ludzi. Dzisiaj święty Łukasz zachęca jednak, żeby nie iść za tym nastrojem, żeby zamienić ten czas na czas modlitwy, czuwania. Kiedy była nawałnica bolszewicka w 20 roku, to w Polsce kościoły wszystkie były w zasadzie otwarte i modlono się dzień i noc, szczególnie na Jasnej Górze. Ofiarowywano sercu Pana Jezusa i niepokalanemu sercu Maryi, naszą Ojczyznę. Jest moc, można powstrzymać nawałnicę, ale potrzeba z naszej strony przebudzenia, wielkiej modlitwy. I tak na końcu czasu będziemy mogli ujrzeć Pana Boga, Syna Człowieczego, czyli Jezusa Chrystusa, który przychodzi na obłoku z wielką mocą. W księdze Daniela też o tym słyszymy. Ale każda msza święta jest jakoś ocieniona naszym tak jakby niepoznawalnością przychodzącego Boga, jakby za takim obłokiem jeszcze naszej wiary. Ale na końcu czasu zobaczymy Go. W księdze Daniela czytamy: patrzałem, aż postawiono trony i przedwieczny zajął miejsce. Szata jego była biała jak śnieg. A włosy jego głowy jakby z czystej wełny. Tron jego był ognistych płomieni, jego koła płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od niego. To jest z Apokalipsy świętego Jana. Ale też podobny obraz jest w księdze Daniela, gdzie Syn Człowieczy przychodzi na obłokach, aby zasiąść na tronie i sądzić wszystkie narody. W Ewangelii świętego Łukasza czytamy: albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Tak naprawdę tutaj na tym świecie możemy czuć się jakby zagubieni w tym wszystkim. Szczególnie kiedy dzieją się bardzo trudne dla nas wydarzenia. Mogą też być inne wstrząsy. Wstrząsy tego typu, że w naszych rodzinach, w naszych relacjach coś się kończy, coś się rozsypuje. Tracimy relacje z bliskimi, może tracimy, ktoś umiera, ktoś odwraca się od nas, zostawia nas, odrzuca. Albo na przykład sami przeżywamy jakąś chorobę, tracimy siły. I to jest dobry czas, żeby na nowo przyjąć tę chwilę jako dar do zbliżenia się do Boga. Jeszcze bardziej oprzeć swoje życie na Bogu. I tutaj czytamy: a gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Gdy inni będą patrzeć na te wydarzenia, będą skupieni na tym, co jest trudne, co jest jakąś pierwszą wiadomością w mediach, to my mamy odwrócić głowę od tego i patrzeć w niebo z tęsknotą za Bogiem, czekać na Niego, nabrać ducha, to przyjąć moc. Święty Paweł i Sylas, kiedy byli zamknięci w więzieniu i było ciemno, były kajdany, dyby, dookoła kryminaliści, zimno, może były szczury. Nie koncentrowali się na tej ciemności. Co zrobili? Razem we dwóch zaczęli śpiewać hymny pełne ducha na cześć Boga. Efekt był taki, że więzienie się otworzyło, że było trzęsienie ziemi.
kajdany spadły, dyby się otworzyły i potem zostali uwolnieni, a strażnik się nawrócił. W sytuacjach takich kryzysowych z naszej strony musimy pokonać pewnego rodzaju odruch. Odruchowo przychodzi w nas taka chęć narzekania, skupiania się na złu, a to właśnie jest dobry czas, żeby napełniać się Duchem. Kiedy Duch Święty najczęściej wstępuje? W Dziejach Apostolskich mamy kilka takich momentów i każdy jest związany z jakimś kryzysem. Pierwszy taki kryzys to wtedy, kiedy Pan Jezus wstąpił do nieba i wszyscy zostali sami. Maryja, apostołowie, inni w Wieczerniku, ale nie załamali się, modlili się wszyscy wspólnie. Wstąpił na nich Duch Święty, Pocieszyciel. Kiedy aresztowano świętego Piotra i był w więzieniu, cały Kościół modlił się za niego. I wtedy wstąpił Duch Święty. Kiedy właśnie nawet Paweł i Sylas, jak o którym wspominałem, też byli w więzieniu, też wtedy wstąpił Duch Święty. Duch Święty chce wstępować wtedy, kiedy jest przyzywany i kiedy doświadczamy bezradności. Nie potrafimy sobie pomóc sami. W takich wydarzeniach też człowiek czuje się bezradny. To wszystko przekracza jego możliwością. Nie może się zabezpieczyć. Tylko Bóg jest naszym bezpieczeństwem. Dalej czytamy: uważajcie na siebie. To jest dzisiejsza Ewangelia. Uważajcie na siebie. My tak często chcemy innym pomagać. Chcemy być zbawcami, pomagać w takim, żeby ten ktoś się naprawił, albo żeby pomóc. Ale możemy zapomnieć o swojej duszy. Święty Karol Boromeusz, jak pisał do kapłanów, to przypominał nam, księżom, żeby najpierw, zanim będą dbać o dusze, do których są posłani, najpierw zadbali o własne dusze. Bo pracując, właśnie głosząc Ewangelię, odprawiając msze święte, spowiadając, różne inne rzeczy, nawet pobożne czyniąc, ale nie mając czasu dla siebie, można utracić łaskę. Można zapomnieć o sobie i nie uważać, co się dzieje z tą duszą. Dlatego to ostrzeżenie, uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe, bo mogą być ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, ale też ociężałe wskutek zajmowania się nie sobą, w tym sensie, że człowiek nie dostrzega tego, co powinien poprawić w sobie, tylko zajmuje się cały czas problemami na zewnątrz. To też jest niebezpieczeństwo. Człowiek, który kocha siebie i troszczy się o swoje zbawienie, będzie rzeczywiście kochał też innych i zatroszczy się autentycznie o zbawienie innych. To przykazanie kochaj bliźniego jak siebie samego jest zawsze związane z tym, no właśnie, bliźnim, którym ja jestem dla siebie. W tym ostrzeżeniu kryje się ogromny dynamizm. To jest pewnego rodzaju zaproszenie do tego, żeby jakby się przebudzić. Pamiętam, kiedy szedłem przez tory kolejowe, nie powinno się przechodzić przy zamkniętych rogatkach. Ja rano byłem zaspany i o czymś innym myślałem. Pewnie gdybym nie usłyszał ostrzeżenia, uwaga, pociąg, to pewnie bym pod ten pociąg wszedł. Dzisiaj Pan Jezus chce właśnie, żebyśmy się przebudzili, żebyśmy się zatrzymali, nie tylko szli, bo trzeba coś zrobić, ale właśnie, żeby przyjąć to ostrzeżenie. Uważaj, zatrzymaj się. Pomyśl, czy dobrze idziesz. Może trzeba skorygować swoje myślenie, swoje cele, co jest najważniejsze w twoim życiu. Dlaczego jesteś smutny, czego jesteś ociężały. Może tu trzeba coś skorygować. Może jakieś dobre postanowienia na Adwent, żeby mniej było jedzenia i picia, zajmowania się doczesnością, a więcej tym, co Bóg dla mnie przygotował. Żeby dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.
Święty Stanisław Kostka, podobno zapytany, co by zrobił, gdyby wiedział, że za godzinę umrze, to odpowiedział: robiłbym to, co teraz robię. Prawdziwie przygotowany człowiek do tego dnia ostatecznego jest w każdej chwili gotowy. Natomiast człowiek, który nie jest gotowy, to zaczyna się lękać, że o, już trzeba opuścić tę ziemię. Łatwo jest o tym mówić, ale kiedy wspomnę sam osobiście, jak 10 lat temu przyszła taka wiadomość, że trzeba opuścić ten świat, to wcale tak nie czułem radości z tego powodu. Dopiero później przyszedł pewien pokój i zgoda, jako łaska Boża. Ale potem przyszło uzdrowienie i znowu mogę tutaj przed wami stać. Może to też jest taka pewnego rodzaju lekcja czy rekolekcje, które można przeżywać w szpitalu, kiedy otrzymuje się wiadomość od lekarza. Czasem wiadomość od lekarza może być bardziej poruszająca niż wiadomość od księdza, który mówi kazanie. Czasem słyszymy, ale to wszystko jest w głowie. A jak zaczynamy dotykać tej rzeczywistości, kruchości naszego życia, to zaczyna dotykać serca. Zaczynamy tym żyć. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie. Są takie chwile, kiedy jest łatwo się modlić, kiedy wszyscy razem się modlą, ale kiedy przychodzi kryzys, kiedy przychodzi cierpienie albo przychodzi jakieś zwątpienie, to wystarczy wtedy trwać, wtedy wystarczy jakimś aktem strzelistym wołać na pomoc. Czasem może być tak trudno, że nawet różaniec jest trudny do odmówienia. Matka Teresa z Kalkuty wspominała, że przeżywała taką ciemność, że po wypowiedzeniu słowa Ojcze nie mogła dalej mówić modlitwy Ojcze Nasz. Po prostu ją zatykało. Ale jej modlitwą było trwanie przed Najświętszym Sakramentem bez słów. Oddawała czas. Nie umiała mówić, miała kryzys, miała ciemność, ale miała wolę bycia cały czas przy Chrystusie, przy Jego sercu. I Pan Jezus nie patrzy na efekty, tylko na nasze serce. Czy ono jest przy sercu Jego? Czy to wszystko oddajemy? Nawet nasze porażki. Pan Jezus, kiedy sam modlił się w Ogrójcu, prosił swoich apostołów, trzech, Piotra, Jakuba i Jana, aby mu towarzyszyli w tej modlitwie, nie bezpośrednio, ale w odległości pewnej, że mogli go widzieć i trwać na modlitwie, czuwać w nocy. Kiedy przyszedł, zobaczył, że śpią, z wielkim bólem powiedział: jednej godziny nie mogliście ze mną czuwać. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Dzisiaj chcemy odpowiedzieć na te słowa czuwania i będziemy czuwać przed Najświętszym Sakramentem, a potem pomodlimy się na różańcu, aby ten czas wypełnić, bo kończy się ten rok liturgiczny, jutro rozpoczniemy Adwent, w zasadzie w kalendarzu kościelnym już rozpoczęliśmy Adwent od pierwszych nieszporów i no właśnie włączamy się w to pragnienie Chrystusa, abyśmy mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić. Bo ci, którzy nie są z Chrystusem, nie czuwają, nie łączą się z Nim, są zagrożeni, że nie pójdą do nieba. Natomiast ci, którzy z Nim teraz są, zostaną zabrani, ocaleni. Dzisiaj Pan Jezus wzywa do takiej permanentnej postawy czuwania na modlitwie. Są takie miejsca, gdzie jest czuwanie przed Najświętszym Sakramentem dzień i noc. Są takie zakony, które się modlą w nocy, wstają. I tam, gdzie się ludzie modlą, tam wprowadzają pokój. Tam, gdzie modlitwa jest tylko zewnętrzna, nie ma modlitwy serca, wymiera wiara. Są burzone kościoły.
Pamiętam kilkanaście lat temu, jakieś 20 prawie lat temu, pojechaliśmy do Miedniewic, tam są klaryski, razem z dziećmi, żeby pokazać, jak żyją siostry za kratami klauzurowe. I matka przełożona powiedziała, że trzy siostry właśnie szykują się do wyjazdu do Niemiec. Bo wtedy w Niemczech, na całe Niemcy, były zaledwie trzy siostry klaryski, w tym jedna chodząca. To taki znak, że gdzieś Duch Boży został jakby wyproszony, niezapraszany. Serce Kościoła, jak mówiła święta Tereska od Dzieciątka Jezus, to są właśnie te klasztory kontemplacyjne. Ona sama chciała być tym sercem, znalazła swoje miejsce w Kościele. Pomyślmy, czy Pan Jezus nas nie zaprasza do takiego właśnie czuwania. Może czasem Pan Bóg sprawia, że budzimy się w nocy. Może to też jest zaproszenie do czuwania, żeby w tym czasie wykorzystać to przebudzenie, żeby odmawiać jakąś modlitwę, czy różańcową, czy inną, aby w tym czasie otoczyć tych, którzy są kuszeni. Ktoś zauważył z danych kryminalnych, z policji, że najwięcej przestępstw na różnych, czy kradzieży, czy zabójstw, czy gwałtów dzieje się w nocy, a szczególnie między drugą a trzecią w nocy. Wtedy, kiedy Pan Jezus został aresztowany w Ogrójcu, kiedy powiedział, że to jest godzina działania księcia ciemności. Dlatego w każdym czasie potrzeba tej modlitwy. Czasem ta modlitwa nocna, czuwania, bywa bardzo ważna, może ważniejsza niż w dzień. Dostaniemy teraz czas na taką refleksję. Ja tu na koniec przeczytam pewnego rodzaju medytację. Znaki kosmiczne i kataklizmy ziemskie, które zapowiadają nadejście Syna Człowieczego, nie są dla człowieka powodem do strachu i przygnębienia, lecz wręcz przeciwnie, są nadzieją i radością. W zewnętrznych fenomenach można dostrzec głęboką duchową rzeczywistość, której prawda zwycięża nad kłamstwem, a dobro triumfuje nad złem. Postawmy sobie teraz pytania w ciszy. Możemy je rozważyć, rozmyślać. Co odczuwam w swoim sercu, kiedy myślę o czasach ostatecznych? Czy lęk, czy radość, czy tęsknotę za niebem, czy raczej niechęć, żeby to nadeszło? Kim dla mnie jest postać Syna Człowieczego? Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Czy jest jakimś teoretycznym, czy takim bliskim z rodziny, który zaprasza do domu? Ważny gość, którego oczekuję. Czy potrafię odrywać się od spraw doczesnych, aby dostrzegać duchowy wymiar swojego życia? Ile czasu przeznaczam na modlitwę w ciągu dnia? Czy jestem przygotowany na przyjście Pana? Czyli chodzi o przebaczenie. Czy wszystkim już przebaczyłem? Czy staram się, aby inni mi przebaczyli, żebym nie miał żadnych długów, również tych finansowych? Bo nie wiem, kiedy odejdę, a nie chciałbym odchodzić z długami. Czy podejmuję trud, aby w mojej postawie dominowało czuwanie i modlitwa? I wreszcie, jakie postanowienie zamierzam przedstawić Panu Bogu na nadchodzący czas Adwentu? Przywitajmy Chrystusa, który nadchodzi. O Zbawcza Hostio,
Panie Jezu, oddajemy Ci ten czas ciszy. Przez te pytania też przemawiaj do naszych serc. Odpowiedzmy na te słowa Pana Jezusa, który zaprasza nas do czuwania i do modlitwy w każdym czasie. Niech to będzie modlitwa różańcowa, do której zaprasza nas Matka Boża ten pierwszą sobotę miesiąca grudnia. Rozważmy tajemnice chwalebne różańca świętego, aby ten czas przejścia z tego świata do chwały Bożej był dla nas bezpieczny, abyśmy byli gotowi na przyjście, aby ten czas, który nam jeszcze Pan Bóg dał do przeżycia, byśmy przeżyli go jak najlepiej, przygotowując się na przyjście Pana Jezusa. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Módlmy się o pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, zachowaj nas. Tajemnica pierwsza, chwalebna. Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Panie Jezu, Ty przez wszystkie te nawałnice, przez ten huk morza ludzi, którzy krzyczał, ukrzyżuj Go, i przez ten krzyż, który był zakończony trzęsieniem ziemi, że nawet w świątyni zasłona się rozdarła. Niektórzy z lękiem bili się w piersi. Ale trzeciego dnia zmartwychwstałeś i dałeś nam nadzieję, że te wszystkie znaki, które zapowiadają Twoje przyjście,
zapowiadają też nasze zmartwychwstanie. Jeżeli do Ciebie należymy, to zwyciężymy wszelkie zło. I przy zmartwychwstaniu będziemy podobni do Ciebie, do Maryi. Odzyskamy godność dziecka Bożego. Będziemy mieli odzyskaną łaskę bycia niepokalanym. W tej tajemnicy szczególnie przepraszajmy Maryję. W sposób wynagradzający módlmy się tej intencji wynagradzającej za grzechy przeciwko niepokalanemu sercu Maryi, które podważają jej niepokalane poczęcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, którzy się do Ciebie uciekamy, za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Tajemnica druga, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Panie Jezu, Ty powiedziałeś,
W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Idę wam przygotować miejsce. Maryjo, mówisz Fatimie, że wielu nie idzie do nieba. W lipcu, 13 lipca, pokazałaś dzieciom piekło i prosiłaś, aby modlić się za tych, którzy są zagrożeni piekłem, którzy jeszcze nie umarli, a żyją, a nie chcą wejść na drogę nawrócenia. Do Łucji powiedziałaś, że do Hiacynty powiedziałaś, że najwięcej ludzi idzie do piekła z powodu grzechów nieczystych. Dzisiaj w tej tajemnicy szczególnie chcemy prosić o wynagrodzenie za te wszystkie grzechy, które dotykają dziewictwa Maryi, które ranią serce Maryi, jej godności dziewiczej, kiedy zaprzecza się jej dziewictwa przed i po urodzeniu Chrystusa, ale też dziewictwa, które się wyśmiewa, którego się nie szanuje, które nie widzi się jako daru, który można ofiarować, przez który można iść do nieba. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Pomój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego. Maryjo, odpowiadamy na tę prośbę Pana Jezusa, by czuwać i modlić się w każdym czasie. Przez 9 dni i nocy wspólnie w Wieczerniku razem z apostołami modliłaś się. Modliłaś się i stąpił Duch Święty, ale na Ciebie już wcześniej stąpił, kiedy stałaś się Matką. Zostałaś ocieniona Duchem Świętym, stałaś się świątynią Ducha Świętego i oblubienicą Ducha Świętego. To Duch Święty przez Ciebie objawił. Dzisiaj można by powiedzieć, że jakby w Ciebie się wcielił. Nie tylko w Tobie Słowo stało się ciałem za sprawą Ducha Świętego, ale wzięło z Ciebie, Maryjo, ciało. I dzisiaj chcemy prosić, abyś modliła się za nas. Jesteś naszą Matką. I prosimy o Ducha Dziecięstwa Bożego, abyśmy mogli wołać całym sercem: Abba, Ojcze. Chcemy też wynagradzać w tej tajemnicy wszystkie zniewagi, które mówią, że nie jesteś Matką Boga, wszystkie herezje, wszystkie obelgi przeciwko Tobie. Maryjo, pomódl się za nas, abyśmy jeszcze bardziej umieli Ciebie wziąć do siebie jako Matkę, która wyprasza dla nas moc Ducha Świętego, abyśmy w chwilach kryzysu się nie załamywali, ale podnieśli głowy i napełniali się Duchem. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu. Tajemnica czwarta, chwalebna, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Maryjo, nie doświadczyłaś śmierci, z ciałem i duszą zostałaś wzięta do nieba i tam wstawiasz się za nami. Tam jesteś blisko serca Pana Jezusa. Twoje serce kochające wyprasza nam wiele łask. Dzisiaj chcemy w tę pierwszą sobotę miesiąca też przepraszać i wynagradzać za rany zadane temu sercu. Maryjo, są tacy, którzy nie wierzą w to, że możesz się za nich modlić. Są tacy, którzy zaprzeczają tej modlitwie, że jest niepotrzebna. Zwalczają i ranią Twoje serce. Chcemy Cię dzisiaj, Pani Maryjo, prosić, abyś stawiała się za nami, szczególnie za tymi, którzy najbardziej potrzebują Bożego miłosierdzia, za tymi, którzy są zagrożeni ogniem piekielnym, szczególnie za młodych, za tych zbuntowanych, którzy odwrócili się od Boga, aby nie stracili łaski nieba, aby też szczególnie oni zobaczyli, jak bardzo są kochani. Maryjo, pomódl się za nas, abyśmy zostali w godzinie naszej śmierci zabrani do nieba. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, którzy się do Ciebie uciekają. Za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają. Kościoła Świętego, zwanej mi Tobie. Tajemnica piąta. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królowę Nieba i Ziemi. Maryjo, Ty w naszym narodzie królujesz. I w niebie królujesz, i na ziemi. Ale sama, kiedy objawiłaś się jezuicie włoskiemu Mancinellemu, powiedziałaś, że najbardziej umiłowanym tytułem chcesz być nazywana Regina Polonie, królową Polski. Ten piękny wizerunek jasnogórski jednak został naznaczony rysami. Te dwie rany świadczą o tym, że ktoś zniszczyć chciał Twoją twarz. Wiele wizerunków zostało zniszczonych i dzisiaj są niszczone kościoły i Twoje obrazy w krajach katolickich, chrześcijańskich. W wielu miejscach Twoje ikony płaczą, płyną łzy. Maryjo, chcemy Cię prosić, przepraszać za wszystkie znieważone, zniszczone Twoje wizerunki, za wszystkich tych, którzy Ciebie nienawidzą i niszczą wszystkie wizerunki, które Ciebie przypominają. Maryjo, niech Twoje serce kochające i królujące zostanie przez nas pocieszone. I prosimy Cię, Maryjo, niech Twoja władza, Twoja moc, której przekazał Ci Pan Jezus, objawia się też w naszym narodzie, abyśmy mogli być rzeczywiście tym miejscem, z którego wyjdzie iskra na cały świat, która przygotuje na ostateczne przyjście Chrystusa. Jeżeli Ty sama, Maryjo, wybrałaś nasz naród, aby być tutaj królową i Twój Syn został ogłoszony również królem Polski, niech to rzeczywiście się stanie, aby Polska nie była tylko z nazwy Królestwem Jezusa Chrystusa i Twoim, Maryjo, ale żeby rzeczywiście panowały tutaj Boże prawa i Twoje oblicze było nad nami rozpromienione. Panie Jezu, prosimy Cię, abyś Ty nam też błogosławił przedstawiennictwo swojej Matki Maryi.
Udzielaj nam swojego ducha, abyśmy mogli przylgnąć do serca Ojca, który jest w niebie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, za nami, którzy się do Ciebie uciekają i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, a Królestwa Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Prosząc o odpust związany z modlitwą różańcową, módlmy się w intencjach, których modli się papież Franciszek. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas. Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieśmy dni. Niech podaje wiek wiekowi hymn tryumfu dzięki czci. A równemu im duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Amen. Módlmy się. Boże, Ty ukryty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owocu Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieku.
Jeszcze przenosząc nasze serca na Jasną Górę, zaśpiewajmy apel jasnogórski. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Mam taką prośbę, żeby ten tekst Pisma Świętego nie leżał na krześle, żeby go zostawić przy wyjściu, na jakiejś ławce, żeby Słowo Boże jednak było wyniesione stąd na zewnątrz. Niech to będzie taki znak posłania. Dziękuję za wspólną modlitwę. Niech Pan Bóg wam wszystkim błogosławi. Życzę pięknej niedzieli i dobrze przeżytego Adwentu, który nie tylko przygotowuje na święta Bożego Narodzenia, ale przede wszystkim na ostateczne przyjście Chrystusa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.